Dziś Puchar Świata w stolicy Tatr. A nie, to nie ta gra. Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie. Dziś w programie. Tytuł odcinka to z maczetą przez dżunglę. Także, no, maczetę sobie zmienimy jednak na siekierkę normalną i będziemy robić tam ścieżkę przez moją dżunglę, ponieważ tam jeszcze nic nie przechodzi i tam będzie stał budynek. Tak sobie to wymyśliłem i tak to zrobimy. Na razie witam serdecznie 4 nowe osoby na kanale i idę wam teraz postawić diamenty. Jest noc, także jest niebezpiecznie. Ale myślę, że z niebezpieczeństwem jakoś sobie, prawda, poradzę. W każdym razie zbijamy tą piękną, jakże drewnianą tabliczkę. Stawmy ją, może jeszcze raz zbijmy. Postawmy tabliczkę, o właśnie, 346. I z całego serca Państwu za to dziękuję Wam, drodzy oglądacze. No i dostawmy tego jednego tu brakującego, bidnego klucucha. I budujemy od góry raz, dwa i w środku trzy. Jeszcze raz wielkie dzięki za to. Jeszcze Wam chciałbym pokazać, bo w poprzednim odcinku poleciałem sobie na Io, to jest księżyc Jowisza, i tam kod schodź. I tam w odcinku nie zdobyłem wprawdzie swojej gotieru rakiety, ale na live jednak się okazało, że tam dungeony są i zdobyłem. Także tutaj jest ona wyprodukowana, to jest czwarty. Tu chciałbym wam pokazać, że mamy piąty, ale też chciałbym wam pokazać, że jednak no, da się to zrobić i chciałbym wam pokazać, jak to zabiłem bossa. Także widzimy się w momencie, kiedy podążę na tutaj Jowisza. Zdążę, będę sobie chodzić po dungeonie, ja sobie. To jest księżyc Io, Jowisza. I tu się widzimy za dosłownie chwilę przy dungeonie. I oto i moi mili drodzy oglądacze, one. Dungeon one. Ale przejdziemy go na szybko, żeby nie tracić czasu, bo to będzie bez sensu. Tylko wszyscy, którzy szukają dungeonu na Io, muszą się uzbroić w cierpliwość, bo tych dungeonów jest jakoś mocno mało. No i proszę pamiętać, że dungeon... Czy jestem na pokojowym? Nie, normalny. Proszę pamiętać, że tutaj mamy sieci, które nas bolą. Także trochę... Także. Proszę na nie uważać. No i jeszcze ostrzegam przed mobami, których tu jest jednak bardzo sporo. Można im się dać samodzielnie wystrzelać, chyba że jednak nie chcecie. To można iść na szybko. Ała, ała. No te endermany są głośne, prawda? O, trochę ich dużo, trochę ich dużo. Proszę bardzo. Oni się tam mogą sami wybić, prawda? I sobie na to poczekamy. O, odrobina ciszy. No bita się, bita się. Bita się sami. Ułatwicie mi tutaj robotę. Au, ten mnie bije. O, już go biją, bardzo dobrze. O, i elegancko. Bita się. Miałem to przejść na szybko. No, już ich nie ma. O ile ich tam jest? Bijcie się nawzajem sami. Bijcie się sami, bijcie się sami. Dobrze. Wiecie, co tu jest za głośno? Zdecydowanie. Jakoś... Lejemy ich, lejemy ich. Patrzymy cały czas na życie. Czy czasem nie ma za mało go? Ja chcę tu wejść. A czemu tutaj nie ma przejścia? Nie, jest jakieś takie malutkie.
Edzio, weź no. No. Ale ich tu jest dużo. Dobra, padł. Znaczy padł. Dobra, co w skrzynce? To wezmę sobie, to sobie wezmę. Wszystko chcę. No. Miałem iść na szybko. Go, go, go. Padać, 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 padać. Ich jest tutaj za dużo. Dlaczego was tyle tutaj jest? Boom. Ale coś jakoś bardzo żyje tu. Nie odbierają mi... Dobra, iść ta, iść ta, iść ta. Go, go, go. Proszę tutaj wybuchać, padać i w ogóle już was nie ma. A miało być ścinanie drewna. No ale może lubicie takie zabawy mieczykiem. Dobra, na szybko. Spadamy stąd. No trochę mieleją. Hop, hop, hop. Kolejne, 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 kolejne. Pięknie, tak. No czuję się kurde jak na 11 września. Czy tam... No zdychać. Zdychać. Jakie one są powerne wszystkie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Jak to strzela. Ale dobrze, że ich jest tyle, bo one strzelają też same w siebie. Na szczęście. Jakoś cały czas mam życie. Zjedzmy, zjedzmy. Jeszcze trochę. Mamy już 35 poziom, lol. A co to za skrzynka? Dlaczego jest tutaj skrzynka, a ja nie mam... No co mnie strollowało? Dlaczego taki troll? Halo? No w każdym razie dobra, no widzicie, że jest tak, ale akurat nie było bossa żadnego. No kurczę, wiecie, taki gast tu był. I on nam daje taką właśnie skrzynkę. Może akurat ją tutaj dostrzegę. Tego bossa gdzieś. Jak oni się tam leją? No dobra, no w każdym razie widzicie, mamy skrzyneczkę, nie po to tu jestem. Chciałem pokazać wam walkę z bossem, ale okazuje się, że tego bossa nie ma. Ja gdzieś miałem kluczyk, ale go nie wziąłem ze sobą. No bardzo szkoda. Bardzo szkoda, że go nie wziąłem ze sobą. No w każdym razie tyle. Jesteśmy przy skrzynce, pokazałem wam jak wygląda dungeon, nie pokazałem wam bossa. No to nie wiem, zobaczcie sobie jak wygląda ghast boss. Taki duży. I strzela w nas. Dobra. Tyle. Teleportujemy się do... O, jak cisza i spokój. No teraz można sobie przygłosić. Chociaż nie za bardzo, bo rakieta też daje swoje odgłosy kosmiczne, straszne. Plecak bym sobie chciał otworzyć. Aha, tutaj też mam dungeonowe rzeczy. Mam kluczyk! Ale już tam nie wrócę. No szkoda. No szkoda. A gdzie jest mój... O właśnie. Loader. Tank loader. No to widzimy się od razu na ziemi. No nie będę przedłużać. Także jeszcze wam pokażę jedną rzecz i zabieramy się do budowania. Znaczy przedzierania się przez dżunglę. No to lecę. Także tutaj śpiewają jelenie, a ja odłożyłem sobie wszystkie itemy potrzebne do lotów w kosmos. No tak. I jeszcze do domu wysikamy. Och, jak mnie denerwują te tutaj białe kawałki. Bezczelne. Ale mam ładny dworzec, nie? Ach, dworzec.
Polecimy tutaj jeszcze na sekundę, bo kto nie widział dworca, to warto zobaczyć. Bo chyba ładnie mi wyszedł. Znaczy, no jakoś mi się spodobało te kolorki. No i od razu jeszcze zapowiadam, co będzie w kolejnych odcinkach. Znaczy, w kolejnym, następnym odcinku będziemy na pewno budować tą konstrukcję, a stąd będzie wychodzić kolejka do końca mapy. Jakoś ją sobie tak wymyślę, może będzie tu przez górę jechać, koło parku, no nie wiem, w każdym razie stąd będzie wychodzić kolejka do końca mapy, no i ją powoli zacznę budować. No bo to przecież parę lat mi na pewno zejdzie. Pamiętajcie, że od samego środka mapy, a jesteśmy no mniej więcej na środku, jest to 30 milionów kratek. 30 milionów kratek. 1000 kratek, no to jest dużo. A 1000 razy 1000 razy 30. Także no wiecie, będzie tego kupa i jeszcze większa kupa tych różnych klocków do postawienia. A jeszcze nie będę chciał tylko budować sobie samych torów, tylko jeszcze z tymi kwarcami oraz to wszystko obłożyć szkłem, żeby tak jechać jak w parku jurajskim, także wiecie. Dobra, teraz wam chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz. Lecimy sobie do UFO. Tak. No i jak wiecie... A, nie wiecie, nie widzieliście jeszcze. Tu mamy balkonik zrobiony. Taki balkonik sobie uchągałem. Jakbym chciał popatrzeć na tą swoją kopalnię odkrywkową, także z balkonu możemy sobie ją obserwować. Taki otwarty UFO balkon. Balkon UFO. Nie, UFO balkon, lepiej. Lepiej to brzmi. No i jeszcze chciałbym wam pokazać to. Nie jest to wprawdzie bardzo proste i robiłem to na live'ie. Także nie mogłem robić tego 10 godzin, dokładnie po każdej kratce, ale starałem się, żeby to było jak najdokładniej zrobione. No więc mamy taki mostek, który jest jakby trochę łukiem. No gdzieś tam ma jakieś niedociągnięcia, no na przykład tutaj widzę, lekkie. No, pomyliłem się o jedną kratkę, to jest dłuższe niż to, także no dobra, no ale jest... W miarę taki łuczek, myślę, że jest fajnie. Tu mamy kolejną podporę zrobioną. Ja lubię takie sobie podpory robić, żeby to nie latało w powietrzu wszystko. A pomyślałem, że jak jest tak długi, prosty odcinek, no to warto zrobić podpory. Tak, i co jeszcze? Lecimy sobie tą kolejką. Wróćmy nią. Oczywiście wiem, że te pochodnie muszę sobie pochować pod spodem. Ale jeszcze się tym nie zajmowałem. Na pewno na live'ie się tym będę zajmować, bo na live'ie sobie robię takie rzeczy. Jeśli ktoś chce, to no to zapraszam na live'a. Tutaj mamy taką podporę zrobioną, ładną, w tej kolejce, którą tutaj zrobiłem. Ten tunel już jest no, wybrukowany tak jak chciałem i tak jak wszystkie tunele będą wyglądać, ale do jakiejś odległości od domku, bo potem zmienimy kolory, no żeby nie było za nudno, prawda? Lećmy dalej. Ja też sobie sprawdzam, co ja mam tutaj jeszcze zrobić. Chyba tutaj podpory są do zrobienia. Tak, tu są podpory do zrobienia. Dobrze. Tutaj chciałem oszczędzić drzewo i je tak ominąłem. Haha. A co tu jest, że to nie... A nie, no świecą się. Dobrze. Panie Creeper, ja ci wybuchnę. Ja ci powybucham. Tutaj są podpory do zrobienia, tutaj też. No i już jesteśmy prawie przy domku. I się kończy nam noc. Tutaj zrobiłem sobie taką podporę. Malutką, taką śmieszną. I ten tunel też jest wybrukowany już w kostce eleganckiej. O, rakietę widać. Błąd Matrixa. Dobrze. No jesteśmy na dworcu, prawda? Na razie mamy tylko dwie nitki. Jedna jest stąd, a druga jest stąd. Wszystko. I lecimy zajmować się tym, o czym miałem się zajmować w tym odcinku. Ale właśnie też nie chciałem, żeby było za nudno, żebym cały czas nie kopał tego miejsca, no bo to głupio. No i uwaga. I uwaga. Jesteśmy tu. Jesteśmy tu. I teraz trzeba spojrzeć na mapę. Teraz trzeba spojrzeć na mapę i tutaj mamy taką olbrzymią dżunglastą sprawę olbrzymią. Dobrze, nawet bardzo dobrze. I ścieżka chciałbym, żeby szła w miarę prosto, z jakimś jednym mostkiem,
drugim. Na pewno mostek będzie w tym miejscu. Idziemy, idziemy. Na pewno mostek tu. Myślę, że przez tą wodę również będzie mostek. I kolejną tą rzeczkę. Może ją tutaj połączymy. Ale to wszystko oczywiście na live będziemy robić. No i ścieżka będzie prowadzić pewnie do tej wioski. Ponieważ wszystkie chcę ścieżki doprowadzić do wioski. Oczywiście zahaczymy też tutaj o, o ten domek. No bo czemu nie? No bo czemu nie? Dobrze, a w tym miejscu, oto tutaj, będzie budynek. Ale nie zdradzę wam teraz, co to będzie za budynek. Będziemy o tym sobie rozmawiać później. No ale w tym momencie musimy zrobić tutaj sobie ścieżkę. Oczywiście ścieżkę też będę robić na live, a dzisiaj tylko przez dżunglę musimy się przebić. Więc, żeby to dobrze sobie zaplanować, to ja muszę w odpowiedniej kratce zacząć to robić. Dobra, więc tędy. Tędy. No i załóżmy, że tutaj zaczyna się nam dżungla, nie? No i zacznijmy się przebijać przez nią. Sorry, drzewo. Sorry, drzewo. Również. Przepraszam. Ale odrośniecie. Będę was sadzić tutaj dookoła. Wszędzie i dookoła czyha pokusa z drzewem. No myślę, że tu te zostawimy, bo tu będą fajnie wyglądać pochodnie. Lecimy tędy. Sorry, drzewo, no wiesz. No niestety. Taki to odcinek. No zawsze pozyskamy dużo drewna. Na opał. Bądź na budowę czegoś. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej. Dębowe spada. I to też. Dobra. Widzę, że to nie będzie taka super prosta, bo chodzę po to drewno i się tu mi niestety zapomni, gdzie ta była główna ścieżka. Główna nitka. Ale no, jakoś tędy. Jakoś tędy. No i co? No i padłeś, niestety. Padłeś, powstań. Dobra. Kolejne drzewo. Powiem wam, że coraz bardziej mi się chce nagrywać tego Minecrafta. No i coraz was więcej jest. Co do tych autografów. Na razie zostawiłem tą myśl, bo chciałbym po prostu, żeby było więcej subskrypcji, bo jeśli będzie więcej subskrypcji, to ja będę mógł nawiązać współpracę z wyższym youtuberem, prawda? No wiecie, jak to jest. Nie wiem, czy wiecie, no ale jak prosi taki mały twórca jakiegoś wielkiego youtubera, no to ten wielki youtuber musi coś z tego mieć. Chociażby, no, rodzaj fejmu, sławy. Żeby się skrosować, no to ja muszę być troszkę większy, żeby ktoś chciał ze mną nagrać. I dlatego po prostu potrzebne mi są te subskrypcje. Żeby to tak goło nie wyglądało, prawda? I dlatego tak tutaj się bardzo staram. Nie tylko dlatego, no bo po prostu chcę mieć ładną mapę. Najładniejszą. Piękną. Cudowną. Ale dlatego was proszę o te subskrypcje. Przede wszystkim dlatego właśnie, żeby móc potem nawiązać i kolekcjonować sobie autografy. Bo oczywiście pierwsza myśl była taka, że ja chcę sobie je kolekcjonować dla siebie. A dopiero potem wymyśliłem to, że no dla was byłoby to może ciekawe. Tu zrobimy mostek. Co mam? Jedzenia nie mam. Już jestem głodny. Dlaczego? Dlaczego już jestem głodny? No to lećmy dalej. Trzeba tutaj wyrąbać sobie ścieżkę. Jak to wygląda? No nawet wygląda. Łoj, ale ile tego będzie tutaj? Panie! Łopanie, jak to mówi Kusiałek. Łopanie! No, przez tą dżunglę rzeczywiście się przedziera dosyć ciężko. Szkoda, że tutaj słychać te ptaszki takie dżunglowe. Ale może się można je, ich pozbyć. O, ledziewo spadło. Dobra. Dużo będzie drewna. Elegancko. Mhm. Ja się strasznie zastanawiam, ile ja tutaj wybuduję przez te 30 lat, bo ja naprawdę będę chciał grać w tą grę 30 lat. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną.
nie tylko tak jeden, dwa odcinki, tylko myślę, że z czasem oczywiście będzie coraz lepszy komputer, więc będzie to lepiej działać, będzie więcej budowli, na pewno sam też wprawię się bardziej w tym, żeby to było coraz ciekawsze, także spoko, rozwijam się i nie zamierzam przestać, to jest najważniejsze. Także nie bójcie się, bo były takie komentarze, że chcielibyście widzieć tą serię, żebym jej nie zakończył. Nie, nie bójcie się, nie zakończę tej serii. Będę chciał być konsekwentny w tym, co robię. No i będziemy sobie lecieć. Na pewno chcę tą kolejkę do końca mapy zbudować. Nie wiem, czy ktoś ją budował, czy nie. To znaczy, szukałem i nie znalazłem, więc... może za krótko szukałem, okej. Ale no nie widziałem, żeby komuś się udało jeszcze wybudować. Na survivalu oczywiście kolejkę taką do końca mapy. A ja się postaram, żeby to było zrobione. Nie na żadnym serwerze, tylko sam będę budował, aż to zrobię. Pewnie to będzie nudne, no ale jak puścimy taki odcinek, który będzie trwał milion lat, będę jechać, no to pewnie wiele osób będzie chciało zobaczyć, pewnie też nie z Polski. No i pewnie ten odcinek w ogóle nagram po angielsku, żeby było... chciałem powiedzieć multikulturowo. No, załóżmy. Dobra, ale dzisiejszym zadaniem jest zrobić sobie tutaj ścieżkę z drzew, także z maczetą przez dżunglę. Here I am. I here I go. Here I am and here I go. Lecimy. Tu będzie oczywiście pewnie mostek. Pewnie oczywiście. Mhm. No to pewnie czy oczywiście, Jasu. Zastanawiacie się, jak do mnie mówić. Jasu. To jest taki skrót. Od ja sobie tylko buduję, to jest Jasu. O, już nie mam drewna. To znaczy nie mam miejsca. Ale zaraz się to miejsce zrobi. Także no problem. Spoko, loco, luzful, spontan. Dobra, mamy miejsce. Na kolejne tutaj staki drewna. Swoją drogą, jeśli niosę tyle drewna, to ciekawe, jak ja silny jestem. Dobra, gdzie ja mam? Tutaj mam. Dobra. I lecimy w tą stronę. Kolejne drzewo. Sorry, drzewo. I ja nie wiedziałem, że tego będzie aż tyle. Ja myślałem, że tak się to szybciej zrobi. A tutaj się okazuje, że wcale nie tak łatwo to zrobić. No i sorry. I również sorry. Ja bardzo nie lubię ścinania drzewa w normalnym życiu. No bo tyle się narosło. Przychodzi gość z piłą. No, mieszkam na osiedlu, mamy drzewo przed oknem. No i przychodzi gość z piłą. I co go to obchodzi? Użyję tutaj słowa trochę brzydkiego. Znaczy, gówno go to obchodzi, że on ma sobie... że ktoś tu mieszka i że ktoś patrzy się na to drzewo 15 lat. Nie wiem... Chce pomalować blok, no to weźmie piłę i zetnie pół drzewa. No go to nic nie obchodzi, jakby mieszkał, to oczywiście by się zastanowił, czy ścinać to drzewo, czy nie. Jeśli to jest las, no to tam dobra, no ale jeśli to jest akurat jedno drzewo przy domu, które sobie pięknie rosło, przychodzi jakiś facet i je ścina, no beznadziejne. No ale nic się na to niestety nie poradzi, bo mu kazali. A jakby nie ściął, to by może wyleciał z pracy. No niestety tak to w życiu bywa. Każą nam coś, nie chcemy tego zrobić, ale musimy, bo tak wygląda nasza praca. Przykre. Na szczęście mnie tutaj nikt nic nie będzie kazał. Mam nadzieję, że to kiedyś będzie moja taka po prostu praca. Że będę sobie budować w Minecrafcie dla was i będziecie sobie to oglądać. Zobaczymy. Znowu nie mam? No tak, no bo drwale muszą dużo jeść. Tak to wygląda. I chyba po prostu przez to... kopanie drewna. Mhm. Się robię głodny. Dobra. I go dalej. Sorry, drzewo, jesteś takie ładne. No ale niestety tutaj musisz zginąć. No ale dobrze, że jesteś nieprawdziwy. No i możesz łatwo odrosnąć. To szybko, w ciągu... jednego dnia, a jakbym użył mączki kostnej, to jeszcze szybciej. Dobra.
widzę, że ta moja siekierka coś podupada na zdrowiu, chociaż tyle, że mam ten taki Kentucky. Zobaczcie, że ona tutaj przybywa, ponieważ mamy tutaj taki talizman do reperowania. Dobra, idźmy dalej. No jesteśmy przy wodzie. I wiecie co, ja przy tej wodzie się chyba z wami pożegnam, no bo jest 15 minut, tam robiłem to z 10 minut, no to będzie około 30 minut odcinka, a tak bym chciał nie męczyć was z tym odcinkiem godzinę, bo i tak nie obejrzelibyście go do końca. Zapewne. Tak myślę. Chyba, że się mylę. Mylę się? Aj. Tarararam. Amico Rena, le mi colasso. To jest Antonio Banderas. Czy ja coś bym chciał wyrzucić? To mogę wyrzucić. Wolę drewno. Dobra. I tutaj, moi mili oglądacze, się ja pożegnam z wami. Na tym tutaj miejscuniu. No bo tak, no to wykopane mamy. Wykopane mamy tyle. Zobaczcie, że przejaśniła się tutaj ta ścieżka. Elegancko. No i ta ścieżka tak będzie szła. I teraz odbijemy sobie w tą stronę tutaj. No i tu będzie pewien budynek. Ale wam nie zdradzę, to będzie niespodzianka. Niespodzianka ta w następnym odcinku. Myślę, że dzisiaj sobie zrobię jeszcze live'a. Odrobinę, żeby tutaj zrobić tą ścieżkę i... no i żeby to podrobić trochę. A jutro, pojutrze, po pojutrze? No jakoś, w niedzielę jestem cały zajęty, także nie będzie odcinka na pewno. W sobotę też idę do pracy. Także no raczej odcinek w poniedziałek. Niestety odcinek w poniedziałek. Dobra. Żegnam się z wami, moi mili drodzy oglądacze. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!